Halo wódz, halo wódz, halo internet. Już mówię, co się stało, już wam mówię, co się dzieje. Mianowicie UPC prowadzi jakieś prace techniczne związane z awarią w zakresie telewizji. I to wpływa też na mój internet, no bo to wszystko jest jakby połączone, to jest jakby te usługi łącznie chodzą, więc pewnie jak UPC coś tam grzebie przy telewizji, to rykoszetem obrywa też stabilność połączenia internetowego. No niestety. Niestety, tak to. Tak to jest czasami. Zdarzają się takie losowe zdarzenia, które. Zdarzają się zdarzenia, niesamowite, które powodują małe problemy. Na szczęście. Póki co schodzi stabilnie. Jeżeli za chwilę znowu wywali internet, no to prawdopodobnie już nie będę wracał, bo no mówię, po prostu jest jak jest, ale na razie żyjemy, tak? Więc udało się wrócić po czasie. Całe szczęście. Kontynuujmy zatem. Tak jak mówiłem, zanim mnie przerwało, jesteśmy na otwartej przestrzeni i był nam pokazany pewien kolega, któremu ptaszydło wyżera wnętrzności. Ciekawe, kto to może być. Mamy skrzynkę z czerwonymi orbiszczami. O, czemu on się nie złapał? What? Literalnie, czemu on się nie złapał? Dziwne, że to jest checkpoint zaraz. Mamy jakiś problem tutaj z kolizją z tym łańcuchem, no ale. Jest i on. Bóg wojny. Ty żyjesz. Nie chodzę już z bogami. Kto umieścił cię w tej kaźni? Zeus. Moją jedyną zbrodnią była pomoc ludzkości. Kiedy zabrałem ognie z Olimpu śmiertelnikom, Zeus uznał to za zdradę. Jako kara. Sprawił, że jestem śmiertelny. I skazał mnie, aby być pożeranym każdego dnia przez tego przeklętego ptaka. A wtedy z mrokiem jestem uleczony. Jak długo już tu byłem? Jak długo cierpiałem tę klątwę? Prawdziwie nie wiem. Ej, no jeszcze nie ma nocy, halo? Nie za późno? Za wcześnie, sorry? Na leczenie? Proszę, duchu Sparty, wypuść mnie z mojego cierpienia. Uwolnij mnie. Mówisz, masz. Zrzucimy Prometeusza. Muszę spłonąć w płomieniach Olimpu. To jedyny sposób. Generalnie pomożemy Prometeuszowi poprzez coś w rodzaju eutanazji. Basically dążymy do tego, żeby spalić go w płomieniach i to będzie jego koniec, na dobrą sprawę. W ten sposób uwolnimy go z tego wiecznego cierpienia, na które został skazany. Że patrzcie, kolejny przykład tego, że bogowie olimpijscy w sumie to są pałe. To jest taki mało subtelny przekaz, jak bardzo jeszcze Kratos może nienawidzić bogów. Nie lepiej zabić orzeła.
Myślisz, że Zeus nie wysłałby jakichś kolejnych orłów? Bo ja myślę, że by wysłał spokojnie. Że to nie jest problem, że problemem nie są orły. Tylko problemem jest to, że jest człowiek, który jest do katowania. A, wiesz, sposób na ukaranie w cudzysłowie zawsze się znajdzie. Bogowie są tacy, znaczy człowiek, no tytan, bo Prometeusz chyba też był tytanem, nie? Tak czy inaczej, no istota. A bogowie są na tyle małostkowi, że myślę, że Zeus spokojnie by ogarnął, że dzieją się rzeczy niepożądane z jego zabawką do torturowania. Tak czy siak, kolejny punkt zapisu. I tutaj tak luzem leży sobie kolejne oko Gorgony. To już będzie trzecie. Zatem, jeżeli chodzi o wzmacnianie się, to gra idzie w naprawdę szybkim tempie. Czy ja mam dalej przytrzymanie kwadratu? Nie, to jest dopiero upgrade pewnie do ostrzy na jakimś tam poziomie. Trzecie oko. Nice'u. Nie tędy droga! Myślałem, że dam radę tutaj ten, ale to ewidentnie jest po prostu powrót skądś indziej. Nie jest to problemowe, bo... Pokażę wam przy okazji, jak łatwo jest... abuzować system walki kombem kwadrat, kwadrat, trójkąt. To jest strzałośnie proste. Ja podniosłem tę skrzynkę czerwoną? Tak. Ja mam problem z tym, żeby kurde zboostować się do góry. Coś jest naprawdę nie tak z tą gałką i to już był problem, który mi się na Księciu Persji pojawił i bardzo mi się nie podoba. Muszę tę gałkę mieć tak przekrzywioną w... lewo, żeby... Znaczy tak... pod kątem z góra lewo, żeby... żeby mi jakby odpaliła, powiedzmy. Tak, używam DualShocka 4. Jop, jop. A to moje też tak mają już. To jest... ogólnie też jak grasz na PS4, czy tylko jak emulujesz, powiedzmy, czy jak grasz na kompie? A, czyli to jest takie po prostu zużycie, można... Zużycia. Mogę zawsze wziąć mojego drugiego DualShocka. Może on jakby nie ma już tego problemu. Bo mam drugiego białego DualShocka i on może trochę lepiej by działał. Tak czy inaczej. Tutaj mamy sobie skrzynkę i musimy wykombinować, jak ją się otwiera. Mechanizm, moi drodzy, jest tu. I w Feniksie Pióro dostajemy, czyli naszą pierwszą część upgrade'u do paska magii. Prosta rzecz. No i trzeba skorelować, że ten łańcuch otwiera tamte drzwi. To jest jedyny element interaktywny w tej okolicy, zatem myślę, że eksperymenty nie trwają długo, zanim się załapie, że to o to chodzi. Mamy trochę pustej przestrzeni. I mamy powrót Gorgon, naszych pięknych przeciwniczek z jedynki. Standardowo musimy unikać ich kamieniujących promieni.
Ale chyba znowu schemat działania jest taki sam, czyli kwadrat. Jeden roll po prostu nam załatwia sprawę, żeby zresetować status jakby kamienienia. Widać, że też kontry są w miarę dużo warte. A jeden roll wystarczy, żeby przełamać status. No dobra. No przy okazji widzimy, że wzrok Gorgon działa też na naszych przeciwników, co jest bardzo ciekawym sposobem reagowania wrogów na warunki. A, nie wykręciłem tej gałką. Sry. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Czasu tu jest dużo, więc nie ma co się spieszyć z naszymi inputami. Tak, tak, to prawda, historia, ale to potem. Ja wiem, o co chodzi. Kto ma wiedzieć, ten wie. HP-ków skasowanych, ale nie ma tragedii. A, zrobiłem ten... ten obrót. Nie fajnie, że mi nie zaliczyło. Ja też nie muszę się spieszyć, mogę zawsze precyzyjnie zrobić. Przepadnij, sługo Zeusa. To już nieaktualne, typie. No ale jak chcesz mnie tak antagonizować, no to ja ci nie bronię, nie? Tylko potem będzie problem. Zwłaszcza, że widzę, że ma pan coś świecącego w oku. Bo ma pan po prostu świecące oko. Jesteśmy w jaskini Tyfona. A on ma coś w tym oku, widać. No też problem z Tyfonem jest taki, że on wieje. No w ogóle przez długi czas myślałem, że to jest jakiś tytan, który się nazywa Tyfon, ale nie, to jest Tyfon po prostu. Nie wiem, jaki jest jego deal w mitologii. Może mamy nasze harpie ulubione. No i musimy przechodzić w momentach, kiedy on nie dmucha. Trochę ich jest i mamy też taki wizualny wskaźnik tego, gdzie podmuchy docierają, żebyśmy mogli się zorientować, kiedy jest bezpiecznie przejść. Odejdź z mojego wzroku. Nope. Nie ma szans, stary. Mamy... Zaraz będziemy mieli dostęp do naszego przyjaciela. Pomogę ci. To się goń. Bo ja mogę zrobić to. Ajajajajaj. Zostaliśmy z morę Tyfona. Łuk. Właściwie. Zapłacisz. Za to. Kratos. Bane. Crashing this plane. No survivors.
powstrzymujemy. Ciekawe, czy tutaj jest Infinite Magic Glitch, bo tutaj widzę, że też magia się odnawia. Tutaj, póki co, mamy taki mały tutorial z Mory Tyfona. Więc możemy korzystać z naszej nowej mocy w pewnym zakresie. Zwłaszcza, że musimy tutaj zestrzelić łuczników, którzy się napataczają. No jest to praktycznie, jeżeli chodzi o taki odpowiednik mocy, no to czymś, co był, czym był gniew Zeusa w Gowie 1. Tutaj możemy powrócić i generalnie cel jest taki, żeby wrócić i zrzucić Prometeusza w te nieszczęsne płomienie. I nasz tyfon może zniszczyć te klatki tutejsze. O. Ale to jeszcze jakby nie koniec. Bo możemy udać się tutaj takim sekretnym przejściem. I mamy taki stos. I naszym celem jest roztopić te skrzynki tutaj. I żeby to zrobić, to musimy wrzucić na stos bodajże 5 przeciwników. To jest bardziej tak na spostrzegawczość, że tu jest ścieżka, aniżeli cokolwiek innego. Ok, załatwiamy. I dzięki tej wycieczce mamy już możliwość zupgrade'owania ostrza Ateny. Bardzo szybko, zobaczcie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo szybko. Kiedy mamy możliwość zrobienia upgrade'u, dużo tu jest orbów. I level up też jest dużo, dużo szybszy w porównaniu do poprzedniej gry. Okej, okay. Shao Fury. L1 plus kółeczko. I naszą następną umiejętnością jest Cyklon Chaosu, zatem będę chciał zupgrade'ować pewnie jak najszybciej ostrza. No i mamy kolejne piórko Feniksa. Zatem ten pasek magii też jest w dobrym tempie, żeby go ulepszyć. Możemy teraz wracać i iść taką ścieżką już normalną, wytyczoną. I znowu skorzystamy z łuku, żeby zestrzelić kolegów. Możemy przy okazji przeskoczyć na drugą stronę i teraz tyfon raczej nie będzie stanowił problemu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on jest trochę ślepy. Za naszą sprawą. Sporo orbów tu też dostaliśmy, zobaczcie. Zatem teraz jedyne, co zostało, to zapłacisz za to. Tak, 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 napierdolenie. Jedyne, co nam zostało, to wrócić do Prometeusza i go uwolnić i wrócić po Pegaza. Co drugą, te ostrza zaczynają już powoli odzyskiwać swój złoty połysk, także swój blask. Miło to jest. Podoba mi się, że w obydwu grach mamy taki wizualny wskaźnik tego, jaki jest postęp ulepszeń do naszej broni. Mamy skrzynkę z magią. Ona się chyba tutaj pojawiła dopiero teraz. Po tej sekwencji.
Szkoda, że nadmiar jakby zdrowia i magii nie konwertuje się na... Nie konwertuje się na orby. To jest tak, jeżeli dobrze pamiętacie, to... Tutaj był sobie taki punkt do grapplingu i on nas prowadzi do kolejnej znajdźki, którą powinno być czwarte już oko Gorgone i oczywiście czerwone orby. I niestety nie zdobędziemy w tej lokacji wszystkich oczu Gorgony potrzebnych do upgrade'u, no ale cóż. Wracamy na górę, bo tam jest punkt, przez który możemy się przegraplować. Przechuśtać. To już niestety jest pobór magii normalny. W razie potrzeby jest opuszczona platforma na górę, ale my teraz idziemy na dół do Prometeusza. No i zrzuciliśmy go zatem co? Dobry uczynek spełniony. Cierpienie chłopa zakończone. No chociaż on jeszcze trochę musi. Niestety, no ale... Uwolniłeś Prometeusza z cierpienia bogów. Jego ciało zanieczyściło płomienie Olimpu i wzmocniło je mocą Tytana. Te pyły dadzą ci wielką siłę, Kratos. Weź je ze sobą i użyj tej siły, aby pokonać twoich wrogów. Dostajemy po Prometeuszu nasz rage'owy power-up. Dostajemy mianowicie gniew Tytanów tym razem. Rage of the Titans. Let the rage of the Titans fuel your blades, Kratos. I mamy nasze kombosy właściwe dla tego trybu. I istotna zmiana w porównaniu do gniewu bogów z jedynki. Gniew Tytanów można wyłączać swobodnie. Oczywiście włączamy go tylko wtedy, kiedy mamy w pełni załadowany pasek, ale jeżeli potrzebujemy gniewu Tytanów na chwilkę dosłownie, to możemy go użyć i potem natychmiast wyłączyć, żeby go niepotrzebnie nie zużywać. To jest... To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo zachęca, żebyśmy częściej z naszej mocy korzystali. Jo, minigierka z tęczeniem, fajna rzecz. Pewnie. Teraz... Zanim zjedziemy po tej poziomej linie, po tym poziomym łańcuchu, to warto jest nie umrzeć, na przykład. O Jezu, gdzie mnie wykopię? A, dobra, tutaj. Warto jest nie umrzeć, warto jest złapać się tego łańcucha, zjechać na dół i wejść do tej komnaty. Aby otworzyć dwie skrzynki, w jednej mamy czerwone orby, w drugiej mamy czerwone orby i w trzeciej mamy oko Gorgony. Piąty z sześciu, ale szósta będzie dopiero w następnej lokacji. Niestety, nie dla psa, jak to mówią. No, trochę mnie to irytuje, że na linach / łańcuchach nie można się wspinać szybciej, bo Kratosowi się ewidentnie nie spieszy. W
Przy okazji również mamy tutaj taką powierzchnię do wspinania się, której wcześniej do której wcześniej prawdopodobnie nie mieliśmy dostępu. Zatem jeżeli jesteśmy uważni, to możemy zejść tu i mamy kolejne skrzynki. Mamy orby i magię. I Feniksie pióro. I to są wszystkie znajdźki, które możemy zgarnąć w jaskini Tyfona. I poza jaskinią Tyfona. Na tej powierzchni otwartej przestrzeni, zaraz za jaskinią. Tak, to jest takie przejście, które, w którym będę celował, żeby było w miarę sporo tych sekrecików odsłoniętych. Myślę, że będzie fajne, myślę, że będzie przydatne dla kogoś, kto chciałby sobie ograć grę jeszcze raz i chciałby mieć taki wizualny, powiedzmy, poradnik tego, gdzie może znaleźć wszystkie niezbędne skrzynki do zebrania jak najszybciej power-upów. Także wiecie, Sevik bawi, Sevik radzi, Sevik nigdy was nie zdradzi. Eat. No i to są drzwi, które otwierają się tylko przy użyciu Gniewu Tytanów. I to jest skrzynka z żółtą energią, która odnawia nam Gniew Tytanów. Zatem to nam pozwala z łatwością ten tryb utrzymywać. No i teraz musimy go zachować. Zachować aż do dłoni Tyfona, która trzyma Pegaza, bo dzięki wściekłości Tytanów możemy naszego skrzydlatego przyjaciela oswobodzić. Taki jest generalnie plan. Przy okazji dalej nie mamy kombosów z trójkąta, ale mamy właśnie, mamy to, taki całkiem niezły, szybki atak. Myślę, że na pojedynczych wrogów działa całkiem porządnie, przyzwoicie. Zresztą zobaczymy. Nawet grupowo jest całkiem przyzwoity. Dosyć dobrze sobie radzi. Chciałbym tylko zapisać. Proszę dać mi zapisać. Podżagluję go trochę w powietrzu. Nice. Ura, 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 ura! Troszeczkę. Szczęście możemy wrócić tą samą drogą, którą przybyliśmy, to nie jest problemowe. Trochę i chore. Niezaprzeczalnie. O, tutaj, żebyśmy nie zjechali za daleko, bo byłby kolejny spadek w pobliżu. Tutaj dużo śmierci do tej pory wynikło, chyba każda zresztą, wynikła z mojego nieporadnego platformingu. Bo nie było chyba żadnej śmierci spowodowanej walką jako taką. Spadek w pobliżu MVP, no i co, mamy naszego biednego Pegaza. Zatem aktywujemy Gniew Tytanów i widzimy, że nasz upgrade robi całkiem sprytną robotę, całkiem sprawną robotę z kolejnymi palcami. I dzięki temu w jednym ładunku udało nam się Pegaza uwolnić. Which is very nice. Wydaje mi się, że jeszcze zdążymy dotrzeć na wyspy przeznaczenia w takim razie, zwłaszcza biorąc uwagę, że tu nie ma punktu zapisu. Zatem trochę nie mam wyboru, ale raczej nie będę sobie wstejtował, jak nie muszę.
GJ. Przynajmniej jesteśmy wduszani siłowo na Pegaso, zatem możemy po prostu sobie wybrać, jak jesteśmy gotowi, żeby na niego wsiąść i odlecieć! Ruszamy dalej w podróż do siostry przeznaczenia, przerwaną krótko. No ale owocnie, bo dzięki temu osy to rozpikselizowane słońce wytyczy. Dzięki temu zyskaliśmy nową moc, zyskaliśmy łuk i mamy również gniew tytanów. Kratos. Oto wyspa stworzenia. Dum siostry. Dum, kurwa. Dum siostry przeznaczenia. Tu ścieżka do twojego prawdziwego przeznaczenia zaczyna się. Wyspa jest pełna zagrożeń. Była stworzona, by uchronić wszystkich przed dotarciem do siostry przeznaczenia. Moc siostry pozwoli ci, aby wrócić do tego momentu, w którym Zeus cię zdradził i zabił, zmieniając przez to twoje przeznaczenie i przeznaczenie innych. No, możemy strzelać, ale jest to chyba najgorzej zrealizowane strzelanie, jakie widziałem, bez wspomagania. Zatem pozwolę sobie z tego zrezygnować. Mam przy okazji naszego dużego przyjaciela, którego skasowaliśmy. A nie, mamy celownik, jest celowany, okej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, jest celowany, ale tutaj nie musimy, bo nasi przeciwnicy są blisko. Tyle dobrze, że grając jakoś nie zmusza do tego, żeby nadużywać tyfona jakoś bardzo. Au, 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 ale ty zostałem poharatany. Może można trochę tych przeciwników z dystansu osłabiać, bez narażania się na walkę w bliskim dystansie. Która jest jednak moim zdaniem tak opcją lepszą, no ale jak Radom daje opcję, to co ja będę wybrzydzał. To ci niespodzianka. Czy ja mogę zrobić jakiś QTE w końcu? No to jest taki samotny gryf bez jeźdźca. O, okej. Okay. To będzie dla nas odnowienie hapeków przy okazji. Ładnie tutaj przy tej okazji widać model Kratosa, jak jest zrealizowany. Bardzo jest taki żywy, wyanimowany. No i dobra, po gryfach kolejny kolega, gigantyczny indoor do skasowania. O Boże, i duże ilości naraz gryfów, niestety. Nie jest to jakaś, powiedziałbym, super sekwencja, no chociażby przez to, że po prostu, mówię, nie możemy blokować i mamy stosunkowo mało możliwości walki w powietrzu, takiej rozsądnej, podczas gdy przeciwników jest dużo, są trochę irytujący, a nasze zasoby są ograniczone. Ach, fuck, nie ten buton! Tak, jesteśmy dalej tutaj na PS2. God of War 2 to jest część jak najbardziej PS2-kowa. No i tutaj mamy trochę inną sekwencję, bo tym razem z jeźdźcem na gryfie. No, graficznie God of War 2, myślę, wykorzystywał z tej platformy tyle, co się dało. Zwłaszcza, że to była jedna z takich ostatnich dużych gier na tę platformę. Z tego, co pamiętam, bo tu już był zmierzch PS2 i raczej czasy, w których pojawiała się, zaczynała PS3. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, który nas strącił do tyfona. Potem zobaczymy, jak tym razem pójdzie starcie. Mamy dzwoni. Czekajcie. No halo, dzwonię do ciebie za 10 minut, dobra? Halo! No bo streamuję.
No. No, pa. Pa, pa, pa. Kasozaj, dzięki za follow. Dziękuję bardzo. O, to są jakieś graficzne artefakty i to bardzo, w bardzo niekorzystnym miejscu. No niech będzie, niech będzie. Spójrzmy tu. HP-ków mało. Widoczność też niewielka, no ale wyleciliśmy przynajmniej z chmur. Mamy teraz... Wow! Szybki segment. Musimy unikać pocisków. Ostatnio takie nas nieźle skosiły, także trzeba ostrożnie. Ale chyba sobie poradzimy. Lewo, prawo, góra, dół. To jest nic skomplikowanego raczej. Wracamy do sekwencji interaktywnej z walką. A nie! Nie ma interaktywności, po prostu Pegas dead. No, trzeba pomścić. Element gameplayu. A mi wydawało mi się, że na konsoli jest więcej widoczności. Jeżeli to nie jest sarkazm oczywiście. Jak się Kratos sobie radzi z kolegą. I długa! Na szczęście zdaje się, że jesteśmy zaraz nad wyspą. Ano. I musimy nacisnąć krzyżyk, aby dostać się na... klify Lachesis. Czy to na dole nic nie ma? Nie. Okay. Świątynia Lachesis, dokładnie. W tym momencie przynajmniej. Ale to mamy z imienia podaną pierwszą z sióstr. Z trzech znanych Moir. I teraz tak. W tę stronę jest punkt zapisu, to zaraz sobie zapiszę i zaraz zakończymy streama. Tylko najpierw chciałbym zdobyć te skrzynki, w których mamy orby i w których mamy kolejne Feniksie pióro, czyli mamy dwa piórka do upgrade'u magii i jedno oko do upgrade'u HP-ków. Idzie wszystko całkiem sprawnie. Okej! Okay. O jeden roz za dużo. I o jedno słowo za dużo. O jedno zdanie za dużo. Nieporadny platforming to będzie motyw tego przejścia, coś czuję. Ale to po to, żebym mógł za moi widzowie posiedzieć jeszcze te dwie minuty dłużej. Okej! Okay. Żeby się tak umówić. Tak, wiedziałem, że mogę na was liczyć. Super, buźka. Ja teraz normalnie jak człowiek. Powiedział, tocząc się ku swojej zagładzie nieuchronnej. Okej. Okay. Zapisujemy i kończymy na dzisiaj. Na szczęście problemy z internetem nie powstrzymały nas od tego, aby dotrzeć do wyspy stworzenia, na której siedzą sobie siostry przeznaczenia. Także od tego miejsca będziemy naszą podróż z Bogiem Wojny kontynuowali już w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek. Tymczasem na niedzielę zapraszam na Metroid Prime 2. Będzie Metroid Prime ogrywany? Drugi? Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ będzie to przejście na ślepo. Ja nie grałem w Prima 2, zatem będziemy się bawić. Będziemy na pewno się bawili. No i co? Bardzo się cieszę, że przybyliście dosyć licznie. Dosyć całkiem nieźle się gra, mówię. God of War 2 to jest wspaniała gra. Bardzo dobrze
bardzo grywalna, bardzo dobrze sprogramowana. I ogólnie myślę, że warto sobie pooglądać i też pogrywać w miarę możliwości także. To było na tyle. Zapraszam w niedzielę o 17:00 standardowo, a do tego czasu gra dla Was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.